Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś nietypowo, bo spotykamy się na Partynicach na pokazie Montiego Robertsa. Ten pokaz właśnie rozpoczął się za moimi plecami. Jest to niezwykłe wydarzenie, nie mogłam się doczekać tego momentu, kiedy tutaj przyjedziemy i ten właśnie pokaz będę mogła zobaczyć. Monty Roberts, tak jak dobrze wiecie, ikona w świecie jeździeckim. Twórca metody Join Up. Napisał język equi, zaczął porozumiewać się z końmi w inny sposób. Poprzez swoje działanie doprowadził do tego, że tak naprawdę z tymi końmi pracowano zupełnie w inny sposób na całym świecie. Więc można powiedzieć, chyba najważniejsza osoba dla tych zwierząt, bo dzięki nim one dzisiaj mają się znacznie, ale to znacznie lepiej. Dzisiejszy pokaz będzie składał się z 4 etapów. Będziemy mogli zobaczyć właśnie tą metodę Join Up. Będziemy mogli zobaczyć, jak Monty Roberts pracuje z koniem, który nie chce wchodzić do przyczepy. Z takim koniem, z którym są problemy behawioralne pod kątem jego zachowania, gryzie i kopie. Oraz z koniem, z którym są problemy na jeździe. To co? Idziemy zobaczyć. Pierwsza część pokazu to będzie pokazanie metody Join Up. Koń, który ma 3 lata. Jest nieujeżdżony, nigdy nie widział ani siodła, ani czapraka. Ciekawa jestem, ile Montiemu Robertsowi zajmie ujeżdżenie go i czy jak się w tym wszystkim będzie czuł koń, czy będzie spokojny, czy będzie zrelaksowany. Zobaczcie, po 25 minutach mamy jeźdźca. 25 minut temu ten koń jeszcze był surowy. Zwróćcie uwagę, pomimo tak szybkiego sposobu zajeżdżania, koń jest zrelaksowany, nie przeszkadzają ani gołębie, ani ludzie, którzy są dookoła. Tu właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi w tej metodzie. Podczas każdej części dzisiejszego wydarzenia mogliśmy obserwować procedurę Join Up, czyli o co chodzi. Jest to metoda połączenia się człowieka razem z koniem. W pierwszej kolejności musimy konia od siebie odsunąć, czyli on musi od nas odejść. Tak jak to dzisiaj obrazowo powiedział Monty Roberts, żeby koń mógł do nas podejść, musi w pierwszej kolejności od nas odejść. Czyli szukamy dla niego miejsca gdzieś poza tą naszą strefą komfortu. Sprawiamy lążą swoimi ruchami ciała, żeby koń kłusował po rutpenie dookoła, żeby nie miał możliwości podejść do nas, żeby nie miał się możliwości zatrzymać. Kłusujemy go tak, odsuwamy go od siebie przez jakiś czas. Tak naprawdę, tak jak obserwowałam, to można powiedzieć, że to było kilka minut, czyli kilka minut takiego odsuwania, trochę w prawo, trochę w lewo, ale trzymamy z nim dystans i zmuszamy go do tego ruchu naprzód. Gdy zauważymy, że koń zaczyna z nami współpracować, kiedy koń chce z nami się połączyć, czyli chce z nami nawiązać komunikację, a daje nam znak poprzez odwrócenie wewnętrznego ucha w naszą stronę oraz obniżenia głowy, zaczyna też przeżuwać, zaczyna się też oblizywać. W tym momencie wiemy, że ten koń szuka nas i chce z nami nawiązać relacje, czyli jest zainteresowany naszą osobą. Możemy spróbować właśnie w tym momencie dogadać tej procedury połączenia, czyli zatrzymujemy się, odwracamy się do konia tyłem i w tym momencie koń do nas podchodzi. Jak koń podejdzie, na spokojnie można się do niego odwrócić i wtedy wiemy, że zyskaliśmy
tego konia zaufanie, czyli on chce być koło nas, nie, on nie musi być koło nas, on chce być koło nas, chce z nami jakby spędzać czas i się komunikować. W momencie, gdy możemy go pogłaskać, odwracamy się tyłem i zaczynamy iść. Zaczynamy iść, robiąc kółeczka i koń za nami podąża. Jeżeli ten koń chce z nami być, wtedy możemy mówić, że osiągnęliśmy join up, czyli to połączenie człowieka z koniem. Przed nami druga część pokazu. Będziemy obserwować konia, który ma problemy behawioralne. Koń nie lubi mężczyzn, czyli rzecz, która się dość często dzieje w stajniach, dość często obserwujemy takie zachowanie. Tak jak widzicie, się złości tu już. Monty Robert się zastanawia. Może to być weterynarz, może to być kowal, tak? Ale koń się broni. Jest. Pani Denis też się mu nie podoba. To bardzo. Monty Roberts doszedł do takiego momentu, że koń pozwolił się dotknąć po szyi i później postanowił wykonać join up. Po to, żeby sprawić, żeby koń chciał z nim być. Czy 15 minut temu nie dał się dotknąć? Tak jak na każdym tego typu wydarzeniu możecie tutaj zakupić gadżety związane z przyjazdem Monty Robertsa do Polski. Są książki, bo tak jak z pewnością wiecie, Monty Roberts napisał 4 książki. Myślę, że jeżeli interesujecie się tym tematem, to z pewnością je wszystkie przeczytaliście. Rozpoczynamy kolejną część tego pokazu. Tym razem będzie koń, który ma ogromny problem z plastikiem. Zobaczcie, jak konie reaguje. Widzieliście, jak się koń zachowywał? Wyobraźcie sobie sytuację, że jechalibyście w terenie, koń zobaczyłby taki plastikowy worek. W tym momencie z pewnością leżelibyście na ziemi. Zobaczymy, co Monty Roberts z tym zrobi i jak postanowi rozprawić się z tym problemem. Zobaczcie miejsce, po którym on go drapie. Drapie go w okolicach kłębu. To miejsce koniowi kojarzy się ze swoją mamą. Z samymi takimi miłymi rzeczami. Mamy ciekawostkę. Monty Roberts opowiedział o tym, dlaczego konie reagują przyspieszeniem na smokanie. Dlatego, że ten dźwięk smokania jest zbliżony do dźwięku łamania się gałęzi, a to może świadczyć o tym, że jakiś drapieżnik zbliża się w kierunku konia. Rozpoczynamy kolejną część, gdzie Monty Roberts będzie pakował takie niepakowalne osobniki do przyczepy.
saying, I don't really want you to load in there. And he says, everybody wants me to load in there. They take hours to load. Hello, we have a YouTube channel. Can you say hello to our viewers? Hello to you viewers. Thank you very much. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że trochę przybliżyliśmy Wam naturalne sposoby pracy z koni. Powiem szczerze, ja jestem zachwycona. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjechać i mogłam to zobaczyć. Mam autograf. Zaraz idę sobie kupić kantar. Do zobaczenia w następnym odcinku.